naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Dobrze nie bój z nami, Panie świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie, Panie świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku i stanie, Panie świeci. Samo spalenia Badylaka, który dowiódł się na taki wyczyn, bohaterski, ponieważ sam sobie dał śmierć. Wtedy, jeszcze przed sierpniem 80 roku, gdzie faktycznie komuna, czyli bolszewicy, zakłamywali prawdziwą historię. Zakłamywali historię o Katyniu. Zresztą do tej pory ona cała nie jest wyjaśniona dokładnie, co się działo, jak się działo. Pewne dokumenty zostały przekazane, ale nie wszystkim, nawet rodzinom. Ja jestem tak samo z rodziny katyńskiej, bo mój dziadek, Zygmunt Majdzik, został zamordowany w Jednoje, czyli w Twerze, strzałem w tył głowy przez NKWD bolszewickie. I ojciec, jak i Badylak, jak i Adaś Nacjonalski, zawsze upominali się o tych zamordowanych patriotów polskich na wschodzie przez komunistyczną NKWD. Ja tylko mogę apelować, że cieszę się, że chociaż troszkę ludzi jest, chociaż powinno być tutaj bardzo dużo ludzi. Dalej nie ma tego powrotu do, co się myśli, że jest nawrót młodzieży do patriotyzmu, ale jednak zapomina się o Katyni, co jest według mnie najważniejszą sprawą dla naszego narodu, wyjaśnić to zgodnie do końca, a tak samo ją zrażać do szkół, wszędzie, aby młodzież pamiętała, żeby do takiego czynu nie doszło, nie dochodziło. Żeby po prostu nie wolno zapomnieć o tych bohaterach, o Badylaku i wielu innych, którzy poświęcali swoje życie, swoje zdrowie dla pamięci pomordowanych przez Sowietów w Katyniu. Dziękuję. Ja już mówiłem, ale rada mi dodać. Przyszedłem do pracy tutaj i przed 8 rano on był przykuty, przykuł się łańcuchami. Właściwie to dym, to był dym nosił się nad nim, ale to było coś tak strasznego, że ja jakoś zacząłem wyć, to nawet nie był przyjemny. Byłem i pobiegłem na trzecie piętro i mój kolega na trzecim piętrze, gdzie pracowałem, fotograf, mówię, szybko rób zdjęcia. No zrobił zdjęcia i natychmiast się wystraszył.